Każdy dzień w pracy jest inny. Inne trasy, inni pasażerowie, inne sytuacje. Można powiedzieć, że nie ma dwóch takich samych służb. Jako kierownik pociągu odpowiadam za bezpieczeństwo, informacje i koordynację pracy całego zespołu. Konduktorów, maszynistów, obsługi VAR, serwisu sprzątającego. Do moich obowiązków należy też prowadzenie dokumentacji przejazdu pociągu. Pamiętam taką zabawną sytuację z psem. Pieskowi tak się spodobało w naszym pociągu, że na stacji końcowej nie chciał z niego wyjść. No, próbowaliśmy wszystkiego. Na szczęście właścicielka przypomniała sobie, że pies boi się dźwięku odkurzacza. No i na pomoc przyszła ekipa sprzątająca. Kiedy pies tylko usłyszał dźwięk odkurzacza, czmychnął na peron i sytuacja rozwiązała się sama. W pociągu zdarzają się różne sytuacje. My jesteśmy przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy i czasem okazuje się to bardzo przydatne. Podczas Mistrzostw Świata w siatkówce ogłosiliśmy przez nagłośnienie wynik finałowego meczu, w którym zwyciężyli Polacy. Wywołało to powszechny entuzjazm wśród pasażerów. Czasami warto swoim podróżnym sprawić radość w niestandardowy sposób. Praca w drużynach konduktorskich jest dla osób, które lubią ruch, są aktywne, komunikatywne i otwarte. Ważna jest także umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Na pokładzie zdarzają się różne sytuacje i często trzeba podejmować bardzo szybko decyzje. To na pewno nie jest zajęcie dla śpiochów. Pracę często zaczynamy przed 4 rano. Służby wypadają w różnych godzinach i dniach, również święta i weekendy. Da się to jednak pogodzić z życiem prywatnym. Zaczynamy i kończymy pracę zawsze na tej samej stacji. W pracy spędzamy około 40 godzin tygodniowo, a grafiki dostajemy z wyprzedzeniem. Praca konduktora to przede wszystkim opieka nad podróżnymi. Pomagam przy wsiadaniu i wysiadaniu, czy zajmowaniu właściwego miejsca. Udzielam też wszelkich informacji na temat podróży. Szczególnie staram się zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi oraz o osoby starsze. Podczas przejazdu musimy zapewnić dobrą atmosferę. Tak, aby podróżni czuli się komfortowo. Dlatego podstawowym narzędziem naszej pracy jest uśmiech. Najczęściej pasażerowie go odwzajemniają. To daje dużo pozytywnej energii. Zdarza się, że podróżni doceniają naszą pracę i zaangażowanie. Pewna pasażerka przy wysiadaniu powiedziała, że z przyjemnością przejechałaby ze mną pół Polski.